Staszów, miasto w województwie świętokrzyskim o powierzchni blisko 27 km2. Aktualne dane podają, że w Staszowie mieszka 15 201 mieszkańców. Ci na pytanie, jak żyje im się w Staszowie, zdania mają podzielone. No niby dobrze, szkoły takie dosyć wykwalifikowane, nauczyciele. Wakacje to cały czas praktycznie, jakieś koncerty. Emerytom, jak mają taką przyzwoitą emeryturę, to się żyje świetnie. Jest klub 50+, jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, jeżeli tylko ktoś chce brać udział, to jest, no i teraz będą, przyjeżdżają, prawda, występy będą, no nie narzekamy. To się jest na sportowo i na ludowo. No, tak. Jak się żyje w Staszowie? W Staszowie? Tak powiem szczerze, bardzo ciężko. Staszów ładnie wygląda, odbudowane wszystko, ale cóż, jak się ludziom gorzej ciężko żyje. Się ludziom żyje. Tak. Nie ma pracy, nie małe ma pracy. Zarobki. Wszystko wyjeżdża za granicę, bo tutaj nie ma znaleźć pracy. W tym roku, 11 kwietnia, Staszów, miasto z długą, bogatą historią, obchodziło 490. rocznicę nadania praw miejskich. Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się już w czwartek, 9 kwietnia, a zainicjowała je uroczysta sesja Rady Miejskiej w Staszowie. 10 lat mamy do 500-lecia, to jest też taki okres, który się musimy też przygotować, żeby to 500-lecie jakoś uczcić. Dlatego też 490-lecie, jakby z początek tego 10-lecia najbliższego, będziemy traktować bardzo poważnie i bardzo z respektem. Będziemy chcieli właśnie rozwinąć Staszów w tym celu, żeby to tym bardziej to 500-lecie podkreślić. Burmistrz Staszowa, Leszek Kopeć, dużą nadzieję upatruje w środkach unijnych, bo jak podkreśla, dzięki nim możliwy będzie rozwój gminy. Za priorytet swoich działań stawia tworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi młodych. Żeby tu zostały, żeby tu się miały rodziny, żeby tu miały pracę i żeby one tutaj się właśnie rozwijały na naszym terenie. I to jest przyszłością naszej miasta, czyli nowe miejsca pracy, przede wszystkim strefa gospodarcza Grzybów, którą w tej chwili właśnie rozwijamy i próbujemy ją uruchomić. A budowa staszowskiego obszaru gospodarczego strefa A postępuje. Na tym terenie znajdzie się 16 działek inwestycyjnych z dostępem do pełnego uzbrojenia technicznego. No i ten inkubator przedsiębiorczości, który pomoże młodym firmom się rozwijać. Będziemy chcieli im pomagać w każdym stopniu i tutaj, no tutaj jest najważniejszy jakby element tego rozwoju gospodarczego. Oczywiście no, turystyka też, będziemy też kładli nacisk tutaj na środki unijne, żeby pozyskać na rozwój, poprawę jakby estetyki naszych terenów. W planach jest m.in. modernizacja kolejowa, kąpieliska w powiecie staszowskim. Jednym z punktów uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 490. rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa było wręczenie odznak okolicznościowych zasłużony dla miasta. Odznaczenia otrzymali byli samorządowcy, nauczyciele i przedsiębiorcy, ludzie, którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju Staszowa. Jest naprawdę wielkim zaszczytem docenienia mojej pracy i pracy ludzi, z którymi pracowałem przez wiele lat. Jestem już od 9 lat na emeryturze. Tym bardziej jest to wielkim zaszczytem, że obecne władze pamiętają i wracają do tego, co było dobre, co było pomyślne, co było pozytywne. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Będę dążył swoją działalnością do dobra dla mieszkańców Staszowa. Uprzejmie dziękuję za życzliwość oraz pomocną atmosferę przy moich działaniach, moich planach, jakie zamierzam w Staszowie tu realizować. A to zapewniam i zapewniam, że one będą służyć mieszkańcom miasta Staszów. Planów odnośnie nowych inwestycji i rozwoju miasta jest dużo. Oby udało je się zrealizować do kolejnego ważnego jubileuszu 500. rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa, a wszystko dla dobra mieszkańców, aby w Staszowie żyło im się jeszcze lepiej.